Natomiast wydaje mi się, że specyfiką warszawską jest jednak dosyć mocny nacisk opinii publicznej mediów właśnie w zakresie czy w temacie tej uchwały. Z jednej strony sam rynek reklamowy jest, jeżeli patrzymy na poszczególne samorządy, największy w kraju. Co naprawdę znaczy, że biznes reklamowy ma tam największe możliwości wywierania wpływu, bo to być może akurat przy aż tak dużej wielkości miasta, przy tak wielu biznesach, które tam działają, to o tym wpływ jest paradoksalnie trudniej niż w miejscowościach mniejszych. No, ale z drugiej strony mamy bardzo dużą część bezwzględnie liczby osób, które się interesują problemem reklamy, problemem w ogóle przestrzeni miejskiej. W związku z tym ten nacisk społeczny jest istotny. I on się trzeba na nacisk medialny, dlatego że no też pamiętam o tym, że wiele mediów ogólnopolskich jest usługowanych w Warszawie, czy ma swoje siedziby w naszym mieście. W związku z tym, no, jeżeli jakiś temat się pojawia, to pierwszy są jeden, to właśnie do nas się zwracają z pytaniami jako do najbliżej położonych ekspertów czy ludzi znających się na temacie. I stąd no, ten oddech czujemy dosyć mocno. Co ma dwie strony. No, z jednej strony oczywiście to niestety naprawdę na nas dużą presję czasową, co nie zawsze we wszystkich miastach jest tak samo. No, wiem, że w Poznaniu na przykład udało się do tego podejść w sposób taki bardziej, bym powiedział, długoplanowy. Zresztą mam wrażenie bardzo dobrze zaplanowany. I trochę zazdroszczę właśnie możliwości takiej spokojnej pracy nad tym problemem. A z drugiej strony ta pozycja przetargowa poglądów, którym zależy na wysokiej jakości przestrzeni, jest u nas dosyć mocna, tak? Bo możemy się oprzeć na jakiejś tam sile społecznej, medialnej i wydaje mi się, że to jest ważne. Również w pewnym przykładzie, który ewentualnie Warszawa może stanowić dla innych samorządów, szczególnie znajdujących się w pobliżu Warszawy, czy w ogóle mniejszych samorządów, bo wiadomo, że duże miasta w Polsce działają no, często samodzielnie, w sensie też takim, bym powiedział, idei i pomysłu na tą uchwałę. Druga rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest to, że my jednak dużo też pozostawiamy czy uzależnienia od wyniku konsultacji i ujawnionej w konsultacjach presji społecznej na poszczególne tematy. Bo ta uchwała ma pewne rzeczy, które wydają się takie oczywiste, czy które oczywiście trzeba regulować, a niektóre mogą być dyskusyjne z uwagi na ich ingerencyjność własność prywatną. To są na przykład obrodzenia, to są też terminy dostosowawcze poszczególnych zapisów. I tutaj no wiadomo, że jest tak, że robienie jakieś pisanie prawa, czy tworzenie regulacji, które nie mają poparcia społecznego, które budzą tylko sprzeciw społeczny, no może się często zakończyć efektem gorszym niż zamierzony, czy pogorszeniem sytuacji, bo wylewa się dziecko z kąpielą i cały pomysł gdzieś idzie do kosza, więc my podchodzimy do tego w ten sposób, że jako urząd widzimy się jednak jako taką jednostkę, która powinna zachęcać do tych ambitnych rozwiązań, a nie my powinniśmy zachęcać do tych rozwiązań przez społeczeństwo. Natomiast liczymy się z tym, że nasze niektóre propozycje mogą się okazać na przykład mogą stać osłabione podczas konsultacji, czy gdzieś tam zmodyfikowane. No i oczywiście w ogóle się liczymy z dosyć dużą liczbą wszelkiego rodzaju uwag i propozycji, które te konsultacje przyniosą. Od początku też zastanawiamy się, jak sobie poradzić na no, taka, co trzeba powiedzieć, z nadmiernie szerokim zakresem tej uchwały, która pierwotnie, czy w jakichś żądaniach, tego przez lata formułowane, miała dotyczyć przede wszystkim reklam i szczytów. Na pewno rozwiązał się jeszcze o kwestii obrodzeń małej architektury. To jest trochę tak, żebyśmy myśleli nad tym, czy jednak nie potraktować tych dwóch ostatnich kwestii czysto formalnie, no ale uznaliśmy, że po pierwsze może zostać
źle odebrane właśnie przez tą opinię społeczną. No skoro jest szansa coś tego, to dlaczego my tego nie robimy? No a podobnie wątpliwości czysto prawne powstały. Znaczy nie da się ukryć, że no po pierwsze jakby ten zapis chyba ustawowy trzeba tak interpretować, że te zapisy muszą się znaleźć dotyczące wszystkich elementów merytorycznych tej uchwały. No a po drugie, w związku z tym, gdybyśmy to potraktowali czysto, bym powiedział, zdawkowo, czy zrezygnowalibyśmy z regulacji, no to w przypadku obrazu byśmy mieli to zagrożenie, że znosimy dotychczasowe regulacje panów miejscowych siłą rzeczy, bo taka jest niestety, taki jest mechanizm tej uchwały, a w zamian za to nie tworzymy żadnych nowych. Jeżeli chodzi o architekturę, to napotkaliśmy taki zasadniczy problem, który bym powiedział logiczny czy filozoficzny, który dotyczy tego, że tą uchwałą regulujemy tak naprawdę to, co i tak mamy w jakiś sposób pod kontrolą, bo mówię teraz o architekturze, która się znajduje w przestrzeniach publicznych. Założyliśmy sobie z góry, że mała architektura na terenach prywatnych nie jest w żaden istotny sposób czymś, co nam zaburza akurat jakość przestrzeni publicznej, czy w ogóle przestrzeni miasta i nie ma sensu z tą sprawą ingerować, więc trochę jest tak, że jest zagrożenie, że ta uchwała nam tylko spęta nogi, bo dodatkowo coś, co możemy sobie regulować zarządzeniem prezydenta, będziemy musieli jeszcze uchwałowo sobie określać i zmiana tego jest bardzo trudna, bo wymaga oczywiście całej procedury uzgodnieniowej. W związku z tym, no dzięki pracy Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego, który jest tą przedstawicielem, są z nami dzisiaj, udało się stworzyć rozwiązanie, które trochę zawęża pole manewrów właśnie w ramach tej architektury, to znaczy ogranicza materiały, które są dopuszczone do stosowania, wymaga pewnej spójności rozwiązań w ramach poszczególnych ciągów ulicznych, natomiast nie czyni z zarządców tych terenów publicznych niewolników tych zapisów i jakichś konkretnych wzorów, których potem nie będzie można zmienić. Dopuszcza również specjalne rozwiązania dla wybranych miejsc, które no właśnie mają tyle uwagę, że takich indywidualnych rozwiązań mogą wymagać. Druga rzecz, o której mówiłem, czyli ogrodzenia, no to jest na pewno obszar wysokiego ryzyka, dlatego że z jednej strony mamy tutaj jednak dosyć istotną taką presję na uregulowanie problemu, który szczególnie w Warszawie jest mocno krytykowany, czyli grodzone osiedla. No ale to jest też silna ingerencja we własność i trzeba sobie powiedzieć, że to, że kierujemy zapisy planów miejscowych, to jest również bardzo niebezpieczne, bo nawet jeżeli sobie w tej uchwale zapiszemy różne rzeczy, no to absolutnie nie jesteśmy w stanie uzyskać takiej dokładności, z jaką działaliśmy w planach miejscowych, bo to jest zupełnie skala działania. I ten efekt negatywny, o ile byśmy nie przepisali słowo w słowo dotychczasowych zapisów planów miejscowych, jest zawsze jakiś nie do uniknięcia. Natomiast, i tutaj znowu ukłon w stronę pracowni miejskiej, zostały wypracowane takie rozwiązania, które te ogrodzenia regulują na trzech poziomach, można powiedzieć. Znaczy, po pierwsze określają, gdzie ogrodzeń w ogóle powinno być. Tutaj mówimy przede wszystkim o osiedlach. Osiedlach głównie projektowanych po 2-3 osiedle z okresu PRL-u, które gdzieś tam są niestety zagrożone ogrodzeniem. No ale również oczywiście pojawia się ten problem osiedli współczesnych. Mówimy również o standardach materiałowych tych ogrodzeń, czyli wykluczenie kilku materiałów, które uznajemy za szczególnie rażące, typu blacha falista na przykład, od strony przestrzeni publicznych. No i trzecie, pewne parametry techniczne, które uważamy za właściwe, czyli określenie maksymalnej wysokości tego typu instalacji, czy ewentualnej żłobowości. No to są takie rzeczy, które wydaje się, że można i warto regulować. Bardzo ważny i drażliwy pozostaje jednak temat dostosowań, czy konieczności dostosowań. I tutaj mamy ten przywilej czy podłogę, że
możemy sobie to dostosowanie dosyć w istotny sposób gdzieś tam regulować, bo mamy te trzy różne poziomy, które możemy nakazać usuwać bądź nie. No i jeszcze możemy to nałożyć na to pewne aspekty przestrzenne, czyli uznać, że tylko w danym rejonie, czy na przykład w rejonie śródmiejskim, to dostosowanie jest ważne, bo jest wzdłuż określonych ciągów reprezentacyjnych na terenie miasta. No i tutaj również myślę, że te konsultacje w istotny sposób zweryfikują to nasze podejście. Rzeczy takie najbardziej istotne, czyli szyldy i reklamy. Jeżeli chodzi o szyldy, to Państwo o tym oczywiście wiecie, ale trudność główna w tym aspekcie polega chyba na detaliczności tego zagadnienia. Ono wydaje się najbardziej detaliczne chyba z tych wszystkich czterech tematów uchwały. Natomiast pewna łatwość polega na tym, że ten temat oznacza się taką powtarzalnością schematów. Znaczy jest ileś tych typów otoczeń czy miejsc, w których te szyldy występują. W związku z tym można sobie próbować zdefiniować i my w związku z tym być może inaczej niż większość miast nie zdecydowaliśmy się na rozwiązanie, które polega na strefowaniu miasta, tylko raczej tworzymy rozwiązanie, które jest takie samo dla całego miasta i zależy po prostu od typologii zabudowy. To jest dość charakterystyczne dla naszych rozwiązań i również to, że w przypadku szyldów, które są sytuowane na budynkach, no jednak zdecydowanie kluczowe są według nas aspekty wynikające z pewnej geometrii takiej elewacji budynku, a nie liczbę względów. Znaczy określenie maksymalnej powierzchni szyldu często w tej sytuacji traci sens. Raczej się trzeba kierować tym, jak ta elewacja jest ukształtowana. Ten pomysł wartości bezwzględnych ma raczej znaczenie w przypadku szyldów wolno stojących. No ale tutaj oczywiście mamy taki problem, że obecnie tych typów szyldów wolno stojących jest bardzo wiele i no, musieliśmy wprowadzić pewną typologię, pewne maksymalne wartości. Jest to dosyć trudne, ponieważ nie ma specjalnych wzorców w tym zakresie i też jesteśmy ciekawi, jak to przejdzie te konsultacje, które planujemy w najbliższych miesiącach. Jedna jeszcze ważna rzecz o szyldów to jest to, że będzie to niewątpliwie największa, najbardziej rozległa część tej uchwały, właśnie z uwagi na tą szczegółowość swoją. I w związku z tym jako niezbędne uważamy coś, co pozwoli laikowi, bo przecież użytkownicy tej uchwały, akurat w aspekcie szyldów, no głównie laicy, drobni przedsiębiorcy bądź ludzie tak czy siak nie zajmujący się aspektami prawnymi, jako konieczne uważamy publikację, która będzie ułatwiać zrozumienie tej uchwały właśnie w tym zakresie i taką publikację przewidujemy. Oczywiście w momencie przyjęcia tej uchwały będziemy do końca, jak ona będzie miała jeszcze kształt. No i rzecz ostatnia, która na też Państwa interesuje, czyli reklamy. Jest to kwestia być może najbardziej kontrowersyjna, dlatego że ona jest po pierwsze medialnie najbardziej rozgrzana, ale też chyba interesy najbardziej sprzeczne, które tej sprawy dotyczą, bo one z jednej strony oczywiście upraszczając w dużym stopniu biznes, który z tych reklam żyje i również upraszczając temu biznesowi zależy na tym, żeby te reklamy było jak najłatwiej stawiać. Z drugiej strony mamy ruchy społeczne, które też często mają taki pogląd bardzo radykalny i chciałyby w ogóle tą reklamę z miasta usunąć. Oczywiście ta prawda nie jest taka prosta, bo część firm na tym obecnym chaosie wcale nie tak bardzo nie korzysta, a z drugiej strony część społeczeństwa akurat też czerpie z tego profity, umieszczając reklamy nielegalne na swoich nieruchomościach. No tak czy inaczej, my jako Biuro Architektury w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy no też nie wychodzimy z założenia, że my gdzieś musimy być pośrodku w tym dylemacie, bo naszym celem nie jest prowadzenie negocjacji między
stroną społeczną, stroną biznesową, tylko raczej wprowadzenie ładu przestrzennego. No, tym niemniej no, wydaje się, że nie jest realne ani właściwe takie radykalne czyszczenie przestrzeni miasta z reklam do zera. Tym bardziej, że no, też to te miejsca, na których jednak w jakiś sposób się odwzorujemy, które są dla nas punktem odniesienia, czyli miasta zachodnioeuropejskie, nie wiem, Hiszpanii, Francji, Niemiec, z tymi reklamami jakoś żyją i nie wydaje się, żeby to było rażące, bo przeciwnie, ta przestrzeń miejska wydaje się dla nas atrakcyjna. Także w taki sposób niewątpliwie jest. Na pewno nam najbardziej przeszkadza w tej chwili, w tej przestrzeni miasta, po pierwsze obecność reklam na budynkach, oczywiście nie zawsze, ale w ogromnej większości jest to coś, co ten kraj miasta bardzo dewastuje, więc to na pewno ta uchwała w zasadniczy sposób będzie ograniczać. Po drugie, nadmierne zagęszczenie i nadmierny format tych reklam obecnie, wolnostojących, mówię teraz o reklamach wolnostojących. No i po trzecie, coś, co można nazwać taką też niejako wulgarną technologią, w sensie wizualnym, technologia ekranów świetnych, które teraz, muszę powiedzieć, bardzo intensywnie się pojawiają w terenie miasta Warszawy, w centralnych miejscach. No jest to coś, co do zasady oczywiście może być atrakcyjne żadnej reklamy, ale ten ekran musi mieć odpowiednią lokalizację, odpowiednią jakość wykonania, rozdzielczość, jasność itd., itd. To wszystko trzeba będzie w tej reklamie uregulować, które będziemy proponowali. Rzecz może ostatnia, jeżeli chodzi o reklamy, ale bardzo ważna, czyli to, że my w ogóle w tej uchwale, zarówno jeżeli chodzi o reklamy, jak i szyldy, wychodzimy z założenia, że ta reklama, ta uchwała zakazuje tak naprawdę sytuowania czegokolwiek i dopiero tego zakazu generalnego robi wyjątki, dopuszczenia. Ten sposób myślenia wynika po prostu z tego, że no, my znamy tą innowacyjność przedsiębiorców i jesteśmy też świadomi dynamiczności technologii reklamowej. W związku z tym wszelkie zapisy, które będą regulować to, co jest tu i teraz, o czym sobie możemy pomyśleć, one w ciągu roku czy dwóch się mogą okazać nieaktualne, bo o czymś tu pomyśleliśmy, co zostało wynalezione w międzyczasie. W związku z tym no, to jest najbezpieczniejszy system. I muszę powiedzieć, że my, jeżeli chodzi o lokalizację reklam wolno stojących, to te dopuszczenia lokalizacyjne też nie tworzymy ich za pomocą stref, poza powierzchniową, tylko za pomocą ciągów ulicznych. To znaczy, po prostu te reklamy tak są przyciągane przez ruch samochodowy lub pieszy. Tam jest ta frekwencja najbardziej intensywna, odbiorców reklamy. No i w związku z tym wydaje się, że to jest o wiele łatwiejsze, o wiele bardziej zrozumiałe, czytelne, a po drugie też po tym etapie konsultacji stosunkowo łatwe do ewentualnego dostosowania regulacji. I tutaj chyba też, jeśli nie mylę, jesteśmy trochę pokrewni z pomysłem, który Gdańsk realizuje. Oczywiście kluczowy ten aspekt jest określenie kolejnych odległości z nośnikami. To wszystko, myślę, wkrótce będziemy mogli zaprezentować już w sposób całościowy. Oczywiście takie podejście ma taki minus, że ono no, daje jakby otwarcie drogi do stosowania reklam przy danym ciągu ulicznym, natomiast niestety nie określa, czy ta reklama rzeczywiście może stanąć, bo może być ileś tam czynników, które powodują, że dana reklama na danym ciągu ulicznym jednak nie stanie, bo na przykład tam jest za dużo drzew, ekranów akustycznych itd. No to jest pewna słabość tego rozwiązania. Pojawiają się pomysły takie, żeby może to rozwiązać w ten sposób, że po prostu wyznaczyć konkretne lokalizacje dla danych nośników. No wydaje się, że to w skali Warszawy przynajmniej jest zupełnie nierealne rozwiązanie, ponieważ każde takie wyznaczenie konkretne miejsca na reklamę wymagałoby szerokich konsultacji z zarządcą drogi i z branżą reklamową, która musi uznać, że to jest miejsce właściwe. No i przy tym nacisku na, no i też naszej chęci zrobienia tej uchwały jak najszybciej
no, takie rozwiązanie nie wchodzi w grę. Podsumowując, jesteśmy przed zderzeniem tych naszych założeń z stanowiskiem opinii publicznej, z stanowiskiem wewnętrznych, zewnętrznych ciał, jednostek. Myślę, że to, o czym mówiłem, może zostać jeszcze w jakiś sposób zmodyfikowane. No, też przykład Gdańska pokazuje, że nie wszystko to, co się na początku wymyśli, koniec końców w tej uchwale się ostaje. Na pewno właśnie na temat tego typu konfrontacji z rzeczywistością będą mogli powiedzieć kolejni goście dzisiejszego seminarium.